Jak prawidłowo wyregulować dla dziecka i dla siebie nosidło Leny Light? Zapraszam. Cześć, ja nazywam się Monika Osińska-Żabka, jestem certyfikowaną doradczynią noszenia dzieci w chustach i nosidełkach i dzisiaj zapraszam Was na prosty i krótki film o tym, jak prawidłowo wyregulować nosidło Leny Light dla dziecka i dla siebie, dla osoby noszącej. Nosidełka Leny Light znajdziecie w moim sklepie, link jest w opisie tego filmu. Ja natomiast zapraszam Was do tego, żebyście posłuchali go do końca, bo na końcu będzie bardzo ważna informacja, z której mam nadzieję, że skorzystacie. Zatem nosidło Leny Lamp jest najmłodszym dzieckiem marki Leny Lamp i pokażę Wam, w jaki sposób szybko i sprawnie przygotować go do noszenia naszego maluszka. Będę regulowała to nosidło dla dosyć malutkiej lalki. Ona jest taka o mało co 62 rozmiar, więc na taki rozmiar będę dzisiaj to nosidło regulowała. Natomiast pośrednie rozmiary i maksymalne idziecie po prostu w tym samym kierunku, tylko na szerokość. Zacznijmy od regulacji w pasie biodrowym. Ta regulacja jest bardzo łatwa. Wykonujemy ją w taki sposób, że odklejamy rzepę tutaj na tej części materiału i ściągamy materiał maksymalnie do środka. Maksymalnie do środka. Tutaj mamy podziałkę z rozmiarami i tu jest rozmiar 62. Więc mamy z jednej strony wyregulowane na 62, teraz regulujemy drugą, ściągamy na maksa do środka, przyklejamy tą rzepę i uwaga, rozprostowujemy gładko materiał tutaj. To jest bardzo istotne, żeby materiał nam się tu nie zwijał. Ten sposób regulacji Leny Lighta jest już nam znany z innego modelu nosidła, ale jest bardzo funkcjonalny i bardzo wygodny przede wszystkim dla rodzica, ale dla dziecka też. Druga regulacja to regulacja już na panelu. Ja sobie muszę odpiąć pasy na ramienne. I zobaczcie, tą regulację wykonujemy tutaj na tych dwóch paseczkach, które są z boku panelu. Znowu, dla dziecka w rozmiarze 62 ściągamy tą regulację na maksa z jednej i na maksa z drugiej strony. Leny Lamp wrócił tutaj do tej regulacji klamerkowej, bo znamy z Leny Upgrade'a, że tą regulację tu wykonujemy na guziczkach, jest ona skokowa. Tu mamy regulację płynną, bardzo korzystną dla nas, jako dla doradców noszenia, żeby po prostu łatwiej było nam dostosowywać rozmiar nosidełka. I teraz właśnie, co ważne, ten nadmiar materiału, który nam się tu zgromadził, układamy w płaską zakładkę. Po co w płaską zakładkę? Po to, żeby tu nic nie uciskało nam plecków dziecka. Ja najmniejsze dzieci sugeruję zapinać ze skrzyżowanymi pasami naramiennymi. Zatem przejdźmy teraz do regulacji, którą musimy mieć dla rodzica, dla osoby noszącej. Dla osoby noszącej, jako pierwsze, co musimy wyregulować, to musimy wyregulować pas biodrowy. Ja muszę sobie dosyć mocno rozwinąć tutaj klamrę na pasie biodrowym. Zauważcie, że to nosidło ma troszeczkę cieńszy pas, co jest, myślę, dosyć wygodnym systemem. Tu kartka niestety nam trochę przeszkadza, ale mam nadzieję, że przeżyjecie. I teraz pas nosidła zapinam na biodrach i wpinam tutaj boczną klamrę. I teraz, jak wyregulować nosidło dla osoby noszącej? W zależności od tego, czy nosimy ze skrzyżowanymi, czy z prostymi pasami naramiennymi, musimy odpowiednio ustawić sobie wysokość zapinania chest belta. Ja przy skrzyżowanych pasach będę Wam teraz to prezentowała, więc suwam sobie chest belt maksymalnie na dół, z jednej i z drugiej strony, żeby mi po prostu nie przeszkadzał. Można go również zdjąć. Przy skrzyżowaniu pasów możemy chest belt również zdjąć całkowicie. I teraz, co jeszcze musimy wyregulować? Musimy sobie przede wszystkim dosyć mocno rozciągnąć tutaj pas. Do skrzyżowanych pasów wydłużam go praktycznie maksymalnie. I wtedy pierwszą szelkę zapinam na krzyż na plecach i wpinam sobie tutaj w boczną klamrę nosidła. Ja mam czarną bluzkę, więc tu o, klamra jest widoczna. Teraz podobnie muszę przygotować sobie drugą stronę pasa, czyli tu maksymalnie ściągam, rozciągam tutaj też, bo ja mam trochę tego obwodu więcej, więc jest to istotne. Teraz włożę sobie maleństwo do nosidła
I tu wchodzimy sobie, przejmuję drugą ręką, tu wsuwam sobie dziecko do nosidełka, wyciągamy sobie rączkę, prawidłowo układamy nam malucha w nosidle i teraz drugi pas. Najpierw sobie łapię z tyłu i zapinam po drugiej stronie do panelu nosidła. Co ważne, najpierw osadzamy porządnie miednicę, tak żeby nóżki dziecka były prawidłowo ułożone tutaj w nosidle. Druga rzecz to jest prawidłowe ułożenie rączek. No i właśnie układamy tą zakładkę, która jest bardzo istotna, żeby nie robiła nam tutaj jakiegoś dodatkowego, odstającego materiału. Ona musi ładnie przylegać. Natomiast krawędź nosidła, na tym się chciałam skupić, ona musi być opinająca barki dziecka. Zobaczcie, ale nie wchodzi nam na głowę. Maksymalnie do wysokości uszka dziecka. Tu jeszcze sobie poprawiam regulację i troszeczkę dociągam nosidło z jednej i z drugiej strony. Już takie dziecko, które jest już ładnie ustabilizowane w nosidle, można dociągnąć do końca. Tu jeszcze możemy sobie sprawdzić, czy wszystko dobrze nam się układa. Także na co szczególnie zwracam Wam uwagę? Na rozstaw miednicy, żeby nie był zbyt szeroki. W miarę jak dziecko rośnie, poszerzamy nosidło w pasie biodrowym. Natomiast druga regulacja to jest regulacja wysokości. Jak dziecko będzie rosło, będziemy rozciągali tą regulację. I teraz ta bardzo ważna informacja, o której wspominałam. Otóż moi drodzy, nosidełka wszystkie, które kupujecie w moim sklepie, uwaga, w sklepie, nie na Allegro, możecie skorzystać wtedy z bezpłatnej konsultacji, na której nauczę Was, jak regulować nosidło, jak prawidłowo układać dziecko w nosidełku, jak prawidłowo nosidło powinno leżeć na Was, żeby było dla Was komfortowe i wygodne. Pomogę Wam dobrać sposób zapinania, pomogę Wam dobrać sposób też układania dziecka na poszczególnych rodzicach, bo to też będzie się różniło. Z tej bezpłatnej konsultacji skorzystacie zawsze, kupując nowe nosidła w moim sklepie. Pamiętajcie o tym, bo cena nosideł jest dokładnie taka sama jak w innych miejscach, a warto z tego skorzystać. Z mojej strony to tyle. Do usłyszenia.